trwa protest lekarzy przeciw przepisom nowej ustawy refundacyjnej. Podobnie jak w całym kraju, lekarze w Ełku wystawiają recepty z pieczątką refundacja do decyzji NFZ. Nowe przepisy nakładają na lekarzy obowiązek określenia wysokości refundacji, jaka przysługuje pacjentowi na określony lek. Jeżeli lekarz źle określi stopień refundacji, to sam będzie musiał zwrócić jej koszty. Poprzez dodatkową biurokrację będziemy mieli mniej czasu dla pacjentów, uważają lekarze. Jak powiedział Radiu 5 Jerzy Muśko, lekarz rodzinny z Ełku, nie ma pewności, czy pacjent, nawet taki, który posiada zaświadczenie o ubezpieczeniu, rzeczywiście jest ubezpieczony. Grozi jakimiś sankcjami za rzeczy, które są od nas niezależne. W 2004 roku w ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadzono pojęcie karty ubezpieczenia zdrowotnego, która miała być dowodem ubezpieczenia. I na dzień dzisiejszy mamy rok 2012 i taka karta ubezpieczenia właściwie nie istnieje. My nie jesteśmy do końca w stanie sprawdzić, czy pacjent jest ubezpieczony, a za receptę wpisaną dla pacjenta nieubezpieczonego grożą nam konsekwencje i finansowe, i wręcz karne. Nawet te zaświadczenia RMUA czy tam ZUS-owskie, one nie do końca są wiarygodne, ponieważ zdarzały się takie przypadki, gdzie mimo takich zaświadczeń się okazywało, że składki były nieodprowadzone i lekarzy obciążano karami. Protest pieczątkowy stawia w trudnej sytuacji aptekarzy. Połowa trafiających do nas recept zawiera pieczątkę refundacja do decyzji NFZ, informują pracownicy apteki Świętego Brunona w Ełku. Jak mówi Mirosław Dziedzik, kierownik placówki, recepty są realizowane tak, by sytuacja nie odbiła się na pacjentach. Podjęliśmy ryzyko realizacji recept niewłaściwie wypisanych. Realizujemy, żeby ten pacjent rzeczywiście miał dostęp do tych leków refundowanych. Co będzie dalej? Zobaczymy. Okaże się po pierwszych kontrolach. Jeżeli lekarz nie wypisze odpłatności, a tu chodzi przede wszystkim o tą nieszczęsną pieczątkę do decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, którą lekarze stawiają, staramy się prosić pacjenta o dowód jakiegoś ubezpieczenia. Jeżeli mamy jakiś przypadek leku, który jest w trzech odpłatnościach, w zależności od jednostki chorobowej i występuje albo bezpłatnie, albo na 30%, na ryczałt, albo na 50%, to my w tym wypadku możemy rzeczywiście zrealizować ze zniżką, ale z tą najwyższą, czyli odpłatnością, czyli w tym wypadku pacjent na tym niewątpliwie traci. Pacjenci nie kryją zdenerwowania zamieszaniem z refundacją leków. Taki rząd nam zrobili, tak? I oni dopomagają, nam jeszcze tym bardziej gorzej zrobili to wszystko. Jak tylko wziąć z rencisty, co zarabia 500 zł, rencista, co ma jeszcze, musi oddać na leki 400. Jak wystarczy, to wykupia. Teraz mam czwartą starczycę do lekarza, nie wiem jakie tam będą, to mam 50 zł w portfelu, bo mam renty 515 zł, z czego ja mam wykupić, a i lekarstwa nie tylko to, i od zaćmy biorę. Byłam już u okulisty, nawet nie zapisali na zaćmy na operację. Żywcem pójdziemy do ziemi.